Siemanko, z tej strony Wojtek z Masy Klinik. Słuchajcie, rozpoczynamy nową serię. Nowa seria nazywa się Ława Udymara, gdzie będziemy sprawdzać, jak osoby z branży fitness, jak zawodnicy sportów sylwetkowych wyciskają na klatę. Będą to i hantle, i sztangi, no będzie się działo generalnie duże ciężary, duży klamot. Jesteśmy w Piasecznie, na siłowni Complex Plus. No i co? I pierwsza osoba musi być osobą nietuzinkową, dość znaną. Także zapraszam mojego pierwszego gościa, Oskara Tchorzewskiego. Siemanko wszystkim, siema Wojty. Tak jest, także z Oskarem pokażemy wam, jak wygląda trening klatki, trening push, coś tam powyciskamy, coś tam Oski o sobie powie, jak tam przygotowanie, jak tam coś tam, wszystko będzie wiadomo. Tak jest, zaczynamy chyba, co? Zaczynamy. Lecimy. Tak jest, jest takie same, nie? Takie są same. Myślę, że lepiej będzie chyba dalej, bo będzie łatwiej hantle brać. Dobra, tam. No właśnie, będą większe ciężary, to tak. No. Do 60 mamy ciężary, tak? Tak. No, może 60 cię ruszymy, to? Będzie, dobrze. Na pewno. Dobra. Ja jeszcze nie ruszyłem na tej masie, powiem ci. Nie ruszyłeś? Nie. No, ciekawe jest. 58, a już mi waga już zeszła, ważyłem, ale może mnie pokusisz dzisiaj. No dobra, zaczniemy. Zaczniemy jakieś na razie mniejsze. Zaczniemy sobie od 20, na razie na spokojnie. Opa. Generalnie jesteś zwolennikiem bardziej hantli, sztangi? Ja jestem zwolennikiem zdecydowanie hantli. Hantli. Tak. Ale tu fajnie czuć. Ale to zależy, nie? No, jak masz na siłowni hantle dostępne do 40 czy 50, no to... Oj, a to jest częsty problem sieciówek. A to są super hantle, dlatego że one, zobaczysz, jak zobierz do ręki 60 czy 50, jest dużo mniejsza objętościowo niż hantle w sieciówkach. No właśnie. Że jakby nie czujesz tego ciężaru, bo jak też 50 z sieciówki, to aż czasami często cię... takie krowy wielkie. Krowy, no, a to są super dopasowane te hantle. Tak. Jak wyciskasz, to wyciskasz raczej w tempie jakimś, czy także byle szybciej, byle mocniej? Nie no. Ty dobrze wiesz, że tak nie jest. Nasłuchałeś się już jak wszyscy. Nie no. No często jest taka tendencja, że wiadomo, chce się jak największy ciężar i potem pracuje wszystko, tylko nie to, co trzeba, nie? Ogólnie ciężar to jest tylko element progresu, ale nigdy kosztem techniki. Za duży ciężar to tylko może się coś złego stać. A niestety na siłowniach młodzi nagminnie podnoszą duże ciężary na wszystkie partie, we wszystkich ćwiczeniach. No teraz to szczególnie widać, jak przyszła nowa fala. No i tylko wiesz, rekordy, nie? Rekordy nie dadzą nam progresu sylwetkowego tak naprawdę. Tak jest. Jedynie pojechają naszego, nie? Tak. A przy większych ciężarach jakieś usztywniacze używasz, czy? Tak, no założę sobie nadgarstki, bo jak mam po prostu to wtedy mnie ucieka mi nadgarstek przy 60-kach czy coś. Też tak uważam. Walniemy sobie tak ze 3-4 takie rozrzutkowe, co? Tak, żeby włożyć tu klatę. Szczególnie jak od tego zaczynamy, nie? Gites. Teraz na tym okresie masowym na jakiejś partii się skupiałeś bardziej, czy nie? Tak naprawdę chyba nie. Nie było żadnego stricte dużego priorytetu. Po prostu priorytetem była poprawa całej sylwetki. Taki zbalansowany rozwój po prostu. Men's physique to jest. No, men's physique to nie jest progres gabarytu, tylko to jest progres jakości, gęstości, proporcji. Głównie proporcji. No, jeżeli nie dbamy o proporcje, a idziemy w rozwój masy w men's physique, to nie skończy się to dobrze. Czasami, wiesz, tak jak na zawody jeździliśmy, martwiłem się często, że trochę często ten rozmiar potrafił wygrywać z tym. No oczywiście, że potrafił wygrywać, ale wiesz, rozmiar to jest też często kwestia właśnie tej gęstości wizualnej, nie? Mhm. To widać po zawodnikach pro, którzy mają staż 10 lat. Mi chodzi o to, że jak jest ktoś młody, to nie nadrobi masy, to jest czas. No tak. Tak naprawdę musi minąć czas, żeby ten mięsień był jakościowy, gęsty, żeby miał tą wypukłość 3D. Tego nie da się przyspieszyć. Opa. O, fajne hantelki. Powiem ci, że się dobrze w dłoni trzyma. No, fajnie. Ja powiem ci, że bardzo taki sprzęt doceniam, bo jak u mnie na sieciówce jest, wiesz, takie plastikowe, fajnie poczuć taki, wiesz, nie, żelazo, ja to nie? Ogromną różnicę poczułem, szczególnie właśnie przy tych dużych ciężarach. O. Bo zobaczysz naprawdę, jak się rzucisz tymi ciężarami, w ogóle nie ma przeszkody tej, wiesz. Dasz radę na luzie, no ważysz ode mnie 20 kg więcej, więc... No właśnie. No słuchaj, tak, możesz się wykazać na hantle. Tak zaplanowałeś mi masę, to tak jest. Tak, no. No dobra. U ciebie nie da się planować progresji na klatę na hantlach, na sieciówce. Robimy teraz 50 rozrzewkowo. 50 rozrzewkowa jest tylko dla Wojtka. Ale tego zazdroszczę, bo tego u mnie na siłowni to już jest maksymalny hantel, nie? Więcej nie mam niestety. Te pośladki to jeszcze chyba zrobiły lepszy progres niż u bikini.
Oj kurwa, Wojtek. Opa! No, powiem wam, że dzisiaj lata, dobrze ciężar, także 60, myślę, że pójdzie. Kiedyś, no. To chyba nic nie ważyło dla ciebie, patrząc jak się położyłeś. Nie, to ciężej to przynieść niż wycisnąć, szczerze, nie? Przynieść, no. Przynieść, no. Ja dlatego postawiasz te nogi, wynieś sobie. Zawsze sprzątać po sobie, ale ja nigdy nie sprzątam od razu po serii, dlatego że kosztuje mi to energię na następną serię właśnie, noszenie tych hantli. Ja ci powiem szczerze, że tak miałem w planie wyciskanie hantli na barki, nie? No to jak dochodziłem tych 50 i autentycznie gorzej mi to się nakładało na barki, tak. Żeby nie, to wnieść. Nie, na barki to nie robię na hantlach takich ciężarów, bo kiedyś właśnie poprosiłem kogoś o asekurację za mało lata, spokój. Żeby mi podał. I podał mi tak, żeby jebał mi bark do tyłu. W ostatniej chwili puściłem, ale byłem blisko końca kariery. No po barku, taka prawda. Koniec kariery taka kontuzja. Cały rotator barkowy, masakra. Dlatego tutaj ławkę ustawiłem, żeby nie nosić. O właśnie, bardzo dobrze. Awioski, mocno. Lekkie, nie waży. Nie no, ja rozdzielam się. Jeszcze. Elegancko. Dobrze. Dawaj. Słuchaj, a jak planujesz swój trening, to właśnie celujesz takie serie na maksa, potem jakieś back-offy. Jak to już się planujesz zazwyczaj? Aktualnie trening planuje mi też trener. Też trener, okej. Okay. Jestem teraz na prowadzeniu u Stefana Kinsla, więc aktualnie no są serie, głównie to są serie do upadku. No. Do upadku? Tak. Mało serii głównych, ale dużo serii. Czyli takie high upadkowe. Intensity. Okay. Dokładnie. No. Spoko. Bardzo dobrze to na mnie działa, bo jakby uważam, że im dłużej jesteś w procesie, to twoja dojrzałość treningowa jest na dużo wyższym poziomie. No bo też wiesz, jakby nie każdy, bym powiedział, początkujący jest w stanie stwierdzić, kiedy ten upadek jest mięśniowy, nie? No właśnie. Dlatego taki system myślę, że się nie sprawdził u większości. Objętość oczywiście. Tak. Oczywiście, że chodzi mi o to, że jak już masz dojrzałość po prostu, umiesz trenować, umiesz ten mięsień wyizolować, no to robienie 5 serii, 6 ćwiczeń to jest w ogóle debilizm. Oczywiście osoba początkująca powinna mieć dużo więcej serii, bo ona nie jest w stanie zniszczyć mięśnia tak jak my. Ja jestem w stanie tak naprawdę na jednej serii roboczej zniszczyć tę klatkę czy coś do takiego stanu, że już czuję naprawdę, że coś zrobiłem. Tak kiedyś tak nie miałem. Kiedyś wchodziłem, robiłem 6 ćwiczeń na plecy, no i co? Wychodziłem czasami z niedosytem. A teraz po 3 ćwiczeniach, po 6 seriach do upadku mogę tak naprawdę iść do domu. Resztę to już walczę czasami głową, żeby to dokończyć, bo już mega to czuję. Dlatego tą specyfiką tak polecimy. No i teraz, że to moja seria i coś tam sprawdzam, jak się wyciska, no to tamte największe hantle, 60. No i co? Zmierzymy się z tym. Ile będzie? Zobaczymy. Go! Daj góra! Dobra! Dawaj! Dawaj, cały czas kontrolujesz, dawaj! 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 Nie liczyłem, ale chyba zrobił już 12 na 60. To jest dobry off-season. Dobrze było, fajne, no. Ale przyznam, ciężej było to sobie przynieść, nałożyć i trzymać. No pewnie. Kurde, gdzie jest moje picie? Fajnie. I słuchajcie, do upadku tak to powinno wyglądać. Dobra. Dawaj, stary, jedziesz. Wyciągnij ze mną to. Tak, dawaj. I daj mocny. Pa. Tak jest, jedziesz, dawaj, sam. Ha. Haj, jedziesz, dawaj. Mocny, dwa, dawaj. Lekko, dawaj. Jedziesz mocno, haj. Dawaj, haj. Dawaj. Dawaj. Mocny. Dawaj, zrobisz, dawaj. Haj. Zajebiście. Pięknie. Kurwa, także chwilą nie mam od ciebie, a chyba jedno powtórzenie weszło mnie. Tak, właśnie dźwigają. Let's go. Tak jest. I właśnie tak ta seria będzie wyglądała. Uwaga, że będzie się działo. I właśnie, trzeba jeszcze przypomnieć, że Oskar waży 20 kg mniej ode mnie, nie? Także mega szacun. Ale troszkę dłużej w tym jestem, to... Ale słuchaj, zawsze mam kogo gonić, także jej to bardzo motywuje.
Nie, ja nigdy nie ćwiczyłem z zegarkiem w ręku. Ja to samo. Wiadomo, że jak mamy serie takie, no to wchodzimy na drugą serię wtedy, kiedy będę gotowy, ale... Dokładnie. Jak robimy rozpiętki na butterfly'u czy bokbarku, no to... jakieś maszyny czy cokolwiek, wiadomo. Intensywność musi być wyższa. Tak jest. No dobra. Trening z zegarkiem w ręku uważam za bezsensowny i tylko zbija mi po prostu fokus treningowy, takie rzeczy. A często to widać generalnie wśród ludzi, nie? Że mają... Szczególnie początkujących, że on zrobi serię, 6 minut z zegarkiem, czeka do tego, już widać, już dłubie w nosie, już dawno odpoczął, ale ma tak zapisane. I wiesz, to jest też tak samo, to jeszcze powiem, tak jest serie i powtórzenia, nie? Często jest tak, że przychodzi chłopak młody, on wiem, że on ma w planie na 12, ale zrobi 12 i szczerze mógłby zrobić kolejnych 6. Tak. Ale nie zrobi tych 6, bo ma w planie na 12, nie? No jeżeli nie zbliżamy się w ogóle do upadku mięśniowego... Dokładnie. Nie oczekujmy efektu. No to, to jest tak, no... Jeżeli się nie zbliżasz, no to nie będziesz gdzieś tam nie wiadomo jak rósł. No trzeba te granice przekraczać. I mówię, nawet nie musi być zawsze ten upadek, ale dobra, jeden w zapasie, nie? Tak, nie no, tak, wiadomo, to jest seria dla młodych, więc no większość osób nie jest w stanie i nie umie trenować do upadku bez tego stażu, no po prostu. Tak jest. To też trzeba po prostu dojrzeć troszkę treningów. Dawaj. Wynieś z tobą? Bo to będzie ci łatwiej może założyć te pierwsze. Potem to sobie radzisz już na luzie. Dobra. Utrzymać to. A, góra. Moje. Idziesz to. Dawaj, cały czas lewa teraz schodzi, dawaj. Dawaj, sam. Dawaj, 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 dawaj. Ostatnia w końcu. I góra mocno. Dobra. Opa. Wojtka nie trzeba motywować do ciężkich treningów. Jego trzeba motywować, żeby nie przesadził. Było bardzo fajnie, nie ukrywam. O Jezu. Ale powiem wam, że no... Już na chwycie czułem to mocno. A powiedz mi, podczas treningu właśnie lubisz się czymś motywować, nie wiem, jakąś muzyką, właśnie w takich ciężkich seriach czy czymś? To wszystko zależy od mojego moodu danego dnia. Czasami wchodzę i tak naprawdę może disco polo lecieć, którego nienawidzę i zrobię trening życia. A czasami i najlepsza muzyka nic nie zrobi i tylko mental to ciągnie. Tak, to prawda. No właśnie ten mental potem rozgranicza tych ludzi, którzy robią ten progres, a który nie robi, nie? Bo motywacja może być chwilowa, ale jednak dyscyplina to jest podstawa, nie? Tak. Motywacja to jest ulotna, tak naprawdę. Motywację masz, wstajesz rano, wyspałeś się, ale mam motywację. Następnego dnia wstajesz, to jest życie. Czujesz się jak ścierwo, a musisz zrobić to samo, co w dniu, kiedy masz najlepszą motywację. Jasne. I jeżeli właśnie tego nie robisz, no to... to raczej do niczego nie dojdziesz, czy w sporcie, czy... Często widzę, że trening to często nie jest problem dla ludzi, ale już tam dyscyplina w trzymaniu diety, w skręceniu kardio, tu jest często ten problem, nie? Zawnioskować o cięższe hantle. Nie, już. Sześciotki to dobre. Masa się kończy. Nie przesadzajmy. Już w sumie jem trochę mniej. Tak. Więc i tak to jest... No jestem zadowolony. A powiedz mi, załóżmy, jak tam potem wejdziesz w prepach, tam będziesz chciał się zacząć przygotowywać, to jednak chcesz utrzymać te ciężary, czy wiadomo, że to będzie szło powoli w dół? Nie no, siłą wyższą może to iść w dół. Ale no musimy starać się utrzymać, tak? Tylko to jest to, co rozmawialiśmy na początku, nie? Że jeżeli siła ci spada, a ty chcesz utrzymać, to już coś pójdzie kosztem czegoś, więc zawsze można trzymać tą objętość po prostu w każdy inny sposób, tak? Czyli po prostu dołożyć powtórzenie na tym na przykład 2 kilo mniej ciężarze, czy starać się troszeczkę zwolnić ruch, to i tak będzie dawało ciągłą progresję dla mięśnia, nie? Czyli generalnie, jak twój zawodnik wchodzi w prepa albo sam zaczynasz, to planu nie zmieniasz typowo, tylko po prostu wiadomo, że te parametry trochę tam się zmieniają. Plan na pewno się zmienia gdzieś tam w pewnych okresach, ale uważam, że jeżeli ktoś wychodzi z masy i od razu zmienia plan treningowy na redukcję na prepa, to moim zdaniem jest to bez sensu, bo nie wiadomo, który czynnik zadziałał na progres, tak? Jasne. Jak ja zetnę na przykład 100 węgli i zmienię cały trening, to ja nie wiem, czy zadziałało na niego zejście z węgli, czy nowy trening, który jest na przykład bardziej intensywny, tak? Więc zawsze ten trening powinien moim zdaniem być utrzymany pierwsze tygodnie, przynajmniej prepa. Potem wiadomo, każdy jest inny, to jeden startuje, drugi nie startuje, kategoria, limit, to wszystko się dopasowuje. Do zależności. No dobra, wszystko fajnie, powyciskaliśmy, możemy teraz coś powiedzieć dalej. O, fajna. Fajna? Ja lubię, no, bardzo fajna ta maszyna jest. Dobrze, można rozciągnąć tą klatę. Szczególnie na tę moją górną dziurkę w klacie. Nie? Bo tu czujesz mocno, nie? Tak. Ale dobrze.
Bo powiem wam, że bez nagrania dzisiejszego nie zrobiłbym tych 60, bo ja nie lubię tak robić, bo to jednak jest troszeczkę ryzyko zawsze. Tak. Najgorzej, jak ktoś przed taką serią ci powie o koledze, który właśnie zarwał klatkę tydzień wcześniej. Daj spokój. Mentalnie wtedy siadasz przed serią. A tak właśnie starasz się takich kankli większych zawsze jakoś akurat brać, mimo wszystko? Wiesz, zobacz, ile my się rozgrzewaliśmy pod to, nie? Bo 20 minut. Że wiesz, jak miałem chat ciebie z tyłu, to czułem się pewnie, nie? Ale często jak tam, wiesz, no zależy mało, kto jest na Przyznam, siłce. Przyznam, że zazwyczaj nie robię żadnej. Ja się czasami boję o sekurację brać, wiesz? Czasami wychodzi gorzej niż jak lepiej. Jak jesteś na sieciówce, to nie będę tutaj nikomu ten, ale bardzo ciężko za sekurację wziąć, bo nie ma zazwyczaj ludzi, którzy ogarniają ten ciężki trening. Stary, wiesz, mi się zdarzyło, wolę sam. Brałem chat sztangę i wiesz, wyciskam, chat gość mi w powie, stwierdził, że zabiera sztangę. Albo robi za mnie w ogóle, co nie, wiem, wiesz? Nie, ja zawsze, jeżeli nawet biorę gościa, który tam nie ten, to instruuję. No, ale przyznam, że jak jestem, to ostatnio na przykład Paula, kobieta moja, mnie asekurowała. No widzisz, właśnie. I lepiej to zrobiła niż lepiej ten, wygrać, no bo wiedziała, że to lekko, nie? Tak, tak jest. Bo to nie chodzi o to, żeby ktoś ci to wypchnął, tylko że w tej najcięższej fazie dam ci te... Wiesz, prawda jest taka, że 10% lekko palcem dotknie, nawet palcami tylko lekko dotknie, z dołu. Już to będzie różnica, nie? Tak. O, 4 ćwiczenia, więc naprawdę będzie dobrze, nie? Tak. O tym mówię właśnie, że jeżeli ktoś robi 6 ćwiczeń na treningu, albo mam takich zawodników, znaczy zawodników już nie, no bo to też jest rozmowa, ale wielu podopiecznych czy ten, dostają plan, gdzie na przykład jest na klatkę, wiesz, 5-6 ćwiczeń, nie? Tak. Jest trening 5 razy w tygodniu, a on, czy 4 nawet, a on mi pisze, czy on, ja nie mogę mieć więcej, bo on nie czuje zmęczenia. No to się świadczy, nie? Jedyny taki tekst pokazuje mi tylko tyle, nie potrafisz w ogóle trenować. Tak jest. W ogóle i tyle, no bo jeżeli jesteś w stanie zrobić, wiesz, ja osobiście jak robię 3 dni pod rząd, to ja mnie nie ma już po prostu. Ten czwarty dzień to naprawdę czuję się źle i to, że jak ktoś trenuje codziennie, to moim zdaniem robi po prostu sobie robi rozruch, a nie trening. Nie da się trenować codziennie na siłowni jak zawodnik, po prostu się nie da, uważać. A powiedz właśnie a propos treningu, jak masz dzisiaj klatę, łączysz to z innymi partiami, czy masz sobie tylko tą klatę? Nie, bo aktualnie ćwiczę push-pull. Push-pullem, czyli masz cały push. Tak, więc... Jeszcze barki, coś. Więc zrobimy sobie jeszcze tam. Fajnie, no. Barki. Nie no, zrobimy taki mój trening. Jasne. Ale a lekko jest, jak masz taki push, to masz tak, że masz powiedzmy w jednym pushu masz bardziej klata, a mniej barki i potem na odwrót, czy jest tak, że raczej porówno i tu i tu? Troszeczkę tak jest, no. Troszeczkę na jednym jest, może nie nacisk, tak samo z plecami, więc to nie mówię, że Wojtek nie umiał. Ja też nie potrafiłem trenować pleców i zawsze mówiłem, kurde, nie mam genu do pleców. No, mam, tak jak Wojtek, troszeczkę wysoko zaczepiony najszerszy. Niektórzy mają najszerszy zaczepiony praktycznie od samej dupy i wtedy to nawet tylko lekko trenując tak naprawdę te plecy będą rozłożyste. Ale wracając... Najdalej w tym sporcie dojdzie ten, który tak naprawdę jest konsekwentny przez lata, ciężko zapierdziela, bo nie będę wymieniał tutaj, ale jest masa zawodników, którzy mieli dużo, dużo, dużo większe predyspozycje ode mnie, żeby być pro, a pro nie są. Dobrze. No, już taki ciężar. Fajne, co? Czuć to mega spokojnie, trochę rozciąga to. Ogólnie bardzo fajna tutaj jest ten, więc też pracuję na recepcji, znaczy na recepcji jako tacy, nie wiem czy są właściciele, ale właśnie para, nie wiem ile ten pan ma lat, nie chcę tutaj ten, ale no myślę, że po 60. Okay. Był kulturystą, no żona była też zawodniczką, więc klimat tego, też rozmowa z nimi, widać, że to jest coś po prostu innego, ludzie bardzo z pasją. Więc sama gadka taka z takimi ludźmi jest taka fajna, bo to widać, że to czują ten klimat. Często na sieciówkach są ludzie, którzy są menadżerami jakichś siłowni, jasne, w ogóle nawet nie trenowali na siłowniach. Związani sportem. Mnie kiedyś, nie będę mówił miejsca, wyrzucili z siłowni, dlatego że krzyczałem i rzucałem ciężarem po serii. Nie? No, krzyczałem na serii, to weź 60 i nie krzyknij. Nie, wiesz co, widzę też po tym, że jak są te hamery, to są takie, że czuć ten mięsień, który chcesz, żeby pracował, nie? Bo często takie są, wydaje mi się, że maszyny, które wiesz, przed gościu zobaczył, o fajna maszyna, to wezmę. A wiesz, potem ona chodzi tak, że nic jej nie czujesz, nie? Tak, dokładnie. No. Up. Dawaj. O, tutaj to można upaść grubo. Tak jest. Up. Up. Ten zakres ruchu, o to chodzi. Up. Super. Up. Dawaj. Super. Mosty, fajnie, fajnie, fajnie. Zajebiście. Super. No. Wow. Jest upadeczek, nie? Już buczę. Tutaj 2 seryjki robocze? Tak, no. Dobra. Ojny. Często, znaczy zawsze proszę zawodników o serię do upadku, żeby mi wysyłali. I jeżeli po serii do upadku od razu pierwsze co, to wstajesz z uśmiechem na ustach, idziesz wyłączyć nagrywanie w telefonie.
Oj. To nie była kurwa seria do upadku. To się widzi często, niestety. Wiesz, że często też widzę takich, bo ja pracuję na sieciówce generalnie i często się czymś takim spotykam, na przykład, nie wiem, idę na górę, gdzie jest większość maszyn i tam przykład dziewczyna, wiesz, robi przykład wypychanie na suwnicy i w trakcie serii. Telefonik, nie? To jest już w ogóle, powiem wam, niesamowite, nie? To jest niesamowite, bo czasami uważam, że ludzie przychodzący na siłownię lepiej jakby umówili się po prostu do kawiarni i pogadali. Tak. Wyszłoby podobnie, nie? Albo po prostu wyszli na przykład na rower, bo żeby nie było, że neguję uprawianie sportu, ale jak ktoś przychodzi 10 minut między seriami gada, no to nie jest trening. No. Oh, fuck. Pięknie. Jak rozmawiamy o treningu, to myślę, że warto by było poruszyć taką kwestię, bo strasznie mnie takie coś denerwuje. Znaczy denerwuje. Denerwowało kiedyś, teraz to mam to w dupie, ale warto to powiedzieć, że wiele osób jak widzi na przykład duży progres u kogoś, to od razu jest, o, musiał zwiększyć dawki. Dla mnie wszystko, co dzieje się po kilku latach już bycia w procesie, to jest tylko to, co robisz tutaj. Na poziomie pro lub blisko pro, czyli osób, które chcą zajść w tym sporcie daleko, każdy trzyma na maksa dietę. Jasne. Kto jej nie trzyma, no to wiadomo. Nie będzie w tym. Każdy trzyma na maksa dietę, każdy stara się ciężko trenować, każdy stara wyspać i tak dalej. Robi wszystko, żeby być najlepszym, ale nie każdy. Jeden zostawi te 100%, drugi troszeczkę mniej, więc uważam, że tutaj to się dzieje najważniejsze. Nie tylko to, żeby dać sobie wszystko, że tam krzyczeć, podnosić ciężary, tylko przede wszystkim nauczyć się trenować, mieć tą świadomość czucia mięśniowego, rozwijać się w tym zakresie, nie szukać tego, żeby a może wejdę na ten środek, a może dodam to, a może tamto. Nie, zrób wszystko, sfokusuj się na tym, żeby umieć trenować. Wtedy to da ci ten rozwój. Jak młodzi to zrozumieją, to też będzie fajnie, bo nie tędy droga, żeby zaczynać siłownię od jakichkolwiek rzeczy niedozwolonych. Ja znam ten case generalnie, bo powiem ci tak szczerze, no dużo chłopaków nie pyta przykład mnie, jak trenujesz, tylko właśnie pyta, zawsze jakie tak suple, jest. Jakie co, nie, wiadomo. Zawsze tak jest, zawsze trening tak było. Mało kto pyta, szczerze, tak. Naprawdę. No, to jest smutny tak naprawdę, znak czasu. Jeżeli tutaj nie umiesz zaangażować mięśnia tak, jak powinieneś, to przykład jest taki, większość ludzi na siłowniach bije dużo więcej od zawodników. O tak. A dlaczego nie wyglądają jak my, a mają brzuszki, wszystko? Bo wszystko inne nie gra. Dobra. Trening nie gra, dieta nie gra. I co ten środek robi? Nic nie robi, tylko są spuchnięci, ważą 100 kilo i tak naprawdę jakby zredukowali, to by było 70 kilo by z nich zostało. O. I tak to wygląda. Teraz mam pytanie może do ciebie, Wojt. Tak. Może kiedy ty na scenę w tym roku? Powiedz coś. No słuchajcie, no generalnie miałem rok przerwy, także głód sceny jest okropny. No i z trenerem zadecydowaliśmy, że pierwszy start trzeba go zrobić, więc i tak bym tam musiał wyjść. Natomiast pierwszy start będzie już we wrześniu na regionalsach na FIWE. Już żadnej kategorii junior, żadne nic takiego, tylko kategoria open. No i co, zobaczymy. Tam trzeba po prostu wyjść. Wiadomo, że i tak chciałbym, żeby było wysoko, mimo wszystko. No i to będzie pierwszy start i potem już docelowe zawody. Międzynarodowe, nie? Październik międzynarodowy. Tak jest. No i co, tak to będzie wyglądało. Także no już ten prep się zaczął jakiś czas temu. Dobrze tam przepracowaliśmy ten okres, co widać po mam Wojtku. Mam nadzieję, że coś tam widać. Zmutował strasznie i myślę, że tak jest. Myślę, tak jestem pewny, że jeżeli nie skomplikuje tego żaden losowy przypadek, to Wojty będzie liczył się w walce tylko o najlepszy lokat. Taki jest cel. Także co, no będziecie to widzieć zresztą z tygodnia na tydzień, czy to na filmach, czy to na Instagramie. Natomiast no, jest to jeden z tych treningów, które teraz robię z Oskarem, które mają mnie do tego przybliżyć. Także cel jest jeden. Champion mindset. Tak jest. Marojowski. Tak jest. Super. Na wynos. O właśnie. Super, upadeczek. No dobra, fajnie, powyciskane. Czy teraz rozumiem, że jedziemy tą klatkę trochę rozciągnąć na rozpiętkach? Kolejna nauka, jak was uczymy o treningach, o tak dalej. Kolejna nauka na siłowniach. Po sobie zawsze ściągamy ciężary, pamiętajcie. Pamiętajcie, że potem po was może przyjść jakaś dziewczyna, która waży 40 kg i tyle nie będzie wyciskać. Także ściągnijcie. Obserwuję tych zawodników pro, tak naprawdę w męskiej, to tam takich typowych masówek to już raczej nie ma. To znaczy bardziej mi chodzi, że
mi chodzi o to, że przyjęło się coś takiego, że jesteś na masie. Ja tak. rozumiem, że ktoś jest niedojrzałym zawodnikiem, dopiero zaczyna, nie musi mieć celu wygrać pro, jechać na Olimpię. Jasne. I to rozumiem, niech sobie na masie sobie robi, ale jeżeli chcesz być najlepszy, to nie ma masa redukcja, jesteś po prostu w przygotowaniach, masa zaczyna przygotowania. A tak jest często, że ktoś sobie, a jestem na masie, to tu sobie kebabem dorzucę, Jasne. Tu sobie zaczyna wrzucać tak rekreacyjne wszystko, że tak naprawdę jelitka to potem przez pół prepa nie mogą się ogarnąć. I tak naprawdę dla mnie to nie jest podejście zawodnicze, sportowe. Taka osoba nie chce być najlepsza, no mimo że może tak twierdzić. On chce się dobrze czuć, a jak wygra przy okazji, to będzie fajnie. Tak, jakby mi to w ogóle nie przeszkadza, że na masie jem to samo, co na prepie, czyli tak naprawdę kilka składników, bo dopiero jak zacząłem tak jeść, przede wszystkim widzę nie tyle co lepszy progres, że lepiej rosnę czy coś, ale ocenienie sylwetki jest zupełnie na innym poziomie, bo większość osób na przykład naprawdę źle trawi, załóżmy, dam jakieś głupie, nie będę dawał przykładów, bo zaraz coś się będzie rzucał, że o tym skrzyżę gadam czy o czymś, nieważne. Chodzi mi, że jedzą produkcję tego typu, siedzi im to na sekcji brzucha, nie widać tak naprawdę jak z nich schodzi na przykład na redukcji, bo ciągną wodę przez to, nie? Tak, to prawda. I to zauważyłem po was, jeżeli wy trzymacie tak jak ja chcę, ja mogę kontrolować każdą zmienną, dodam ci 100 węgli, ja widzę jak ty reagujesz, a czasami jak ktoś mnie je rekreacyjnie, ja nie widzę, bo tu podję sobie to, spuchnie wodą kilo. Zrobimy sobie skosik. Oczywiście w temacie diety mówimy tutaj, ja mówię tutaj o zawodnikach, którzy chcą dużo osiągnąć, bo osoba, która chce dobrze wyglądać, może iść rekreacyjnie jak najbardziej. Po prostu, warto żeby trzymała jakieś założeń. O to chodzi. Zakres ruchu, o tym pamiętajcie przy rozpiętkach. Tak jest. Okay. Dobra. Tutaj zrobię tylko jedną do upadku, takiego totalnego. O. Czyli też jesteś dwie serie tutaj? Tak. Jak co, ale o klatkę Wojtka na scenie to się nie martw. Myślę, że w tym roku to będzie coś kosmicznego na tej scenie, jeżeli chodzi o klatkę. Utwardziło cię, a gabaryt moim zdaniem jest jeszcze większy niż był na masie. O, tu jest już taki w miarę nabity, chociaż tych węgli teraz mniej, ale jest okej. Okay, no. Tak. Tych węgli trochę mniej, czyli czytaj prawie 600. Co, jak się jadł przez dłuższy czas po 900, to już coś tam czuć. Wojtek jest taki, że jak on schodzi poniżej 500, to już mówi, że już umiera z głodu i musi dopijać wodą. No lubię jeść, przyznam, że lubię jeść, to prawda. Natomiast nie, no nie będę narzekał, 500 jeszcze daje radę, ale no wiadomo, że będzie to schodziło pewnie, nie? Powoli. No na pewno. Ja też tego powiem, że tego trochę chcę, jak tak się, powiem tak, bo też często dużo osób mówiło, ale masz fajnie, jesz po 6000 kalorii dziennie, ja to bym to zjadł tamto. Ale tak jedzcie przez pół roku, zobaczymy, czy tak będzie fajnie, nie? Szczególnie nie wliczając sobie codziennie tostów z serem i solami i tak dalej, nie? O tym właśnie gadaliśmy, nie? Prawda jest taka, że w tym sporcie najważniejsza jest sekcja brzucha. Jeżeli sekcja brzucha jest niezadbana, możesz mieć każdą masę mięśniową i tak nic z tego nie będzie. Dokładnie. Na scenie, bo proporcja pod światłem nie będzie fajna. No, to ma być men's physique, dokładnie. No, ale to nie tylko w men's physique, teraz to każda kategoria już to idzie. Nawet fajnie. W ciężkiej jakby ta sekcja jest już brana pod uwagę. Może nie aż tak bardzo, ale no patrzmy na classic, no. Tam to ten, kto nie zasie wakiem pod same żebra. To nie ma szans. Jeżeli mu brzuch lata w pozach, koniec. Od razu sędziowie walają na bok. Dobrze. Jedziemy. Tak jest, i szeroki, fajny ruch. Zajebiście. Super. Ekstra. Dobry panowie. Na razie. Dobrze. Elegancko. Wow. Czuć tu klatę, nie? Ja już bardzo czuję, no. Idę też jeszcze jedną seryjkę i... A to akurat to jest mój trzeci trening z rzędu. Trzeci z rzędu? No i... Wow. Wczoraj miałem... W czwartek był pull, bardzo mocne plecy, wczoraj nogi. A dzisiaj... A wariactwa z tobą. Bo wiem, że już tam znam twoją metodologię, a tak z ciekawości, jak u ciebie wygląda metodyka treningu nóg w męskiej sylwetce? Pytasz o moje nogi czy o nie, nogi? Nie, ogólnie jak dla zawodników planujesz tak dalej. Uważam, że trening nóg jest niezbędny. Jest niezbędny, tak nie? Naprawdę, głównie też... Musi być całe to ciało, musi całe wyglądać, nie? Nie lubię strasznie, jak zawodnik ma takie patyczki, a wielką górę. Jasne. To jest raz, dwa.
Jeżeli ktoś trenuje 5 razy w tygodniu i nie robi nóg, tak, to bardzo duża objętość jest na górę. Nie ma kiedy ta góra odpocząć. Umówmy się, jak robisz nogi, jest to ciężki trening, chociaż uważam, że men's physique nie powinien robić nóg jak ciężki. O nie. Bo to też nie tylko wpływa źle na problem z regeneracją, gdzie coś ważniejszego jest dla nas, ale też przede wszystkim na sekcję brzucha może wpłynąć, jak ktoś robi głębokie siady na wielkich ciężarach, oddycha ciężko i tak dalej. Jest to w ogóle niepotrzebne, ale trening nóg uważam jest niezbędny. A powiedz teraz, bo taki temat na czasie, załóżmy w przyszłym roku, wprowadzają limity. Uważasz, no to usinamy ci nogę i no jedziesz. No właśnie, o to pytam. Czy myślisz, że to będzie dążyło do tego, że trochę z tymi nogami trzeba będzie przystopować u zawodników men's physique? Czy jaka będzie metodologia tego? Już mi się wydaje, że tak naprawdę men's physique, każdy jest inny. Nie każdy ma dobre nogi, nie każdy ćwiczy nogi. Myślę, że to będzie premiować po prostu bardziej genetyków z lekkim kośćcem, a wszyscy, którzy mają tak jak ja na przykład, nie mają tego leciutkiego kośćca, będą po prostu mieli problemy wejść w ten limit, no bo trzeba będzie się zmniejszać, no a umówmy się, jeżeli ktoś ma tę sylwetkę piękną, a waży 85 kg, bo ma lekki kościec i piękną proporcję, a ktoś waży 10 kg więcej i też ma piękną proporcję, ale jak zbije te 8 kg, no to nie będzie tego, no to nie będzie miał szansy rywalizować z takimi genetykami. Nie powinno to tak być. Albo jedziemy w jeden kanon, albo nie. Czy te limity to zmienią? Nie wiem, bo wydaje mi się, że wielu zawodników świetnych odpadnie z męskiej sylwetki po prostu, jeżeli zrobią jakieś restrykcyjne limity i popularność tej kategorii spadnie. Mi na przykład bardzo szkoda, taki super zawodnik, który wiem, że ma też z tym problem, teraz będzie miał, Corey Morris. Nie wiem, czy nie wiem, czy kojarzysz. No, Wojtek ogólnie tak prowadzi wywiad, jakbyśmy się za bardzo nie gadali, ale te wszystkie pytania, co on mi zadaje, to 10 razy już gadaliśmy, ale to wiadomo, jak jest. To wypiszę sobie na Instagramie Corey Morris, zobaczcie, jaki gość jest freakiem. No i on w limit, prawdopodobnie będzie miał problem się zmieścić, nie? I teraz pytanie, co on ma zrobić? Tak. Ciekawy jestem, co z tym zrobił. Jakby, no... Uważam, że po prostu powinny być ustabilizowane przez sędziów standardy, kanony oceniania pełnego. Jeżeli ktoś jakby wygląda jak nie men's physique, nie wiem, no nie ma tej w ogóle proporcji, nie umie pozować, jest sztywny w pozach i tak dalej, nie powinien być wyżej od zawodnika, który ma cały pakiet, a na przykład jest 5 kg lżejszy. Tak. Rozrywkowa. Tak. Troszeczkę intensywność spadła przez to, że troszkę nagrywamy, ale też uważam, że te pierwsze ćwiczenia najważniejsze były. Troszkę polecieliśmy dzisiaj. Dobra. Dawaj. O co? Haj. Dawaj. To już guna? Zrobimy tutaj jedną upadkową. Okay. Dobra? No, bo ja tak bym sobie coś dołożył jeszcze, nie? Ty dołóż, bo to nic nie waży. Za małe też. Z 15? Dawaj. Zrobisz, jeszcze zrobisz raz. Na 100%, dawaj. Dawaj. Góra. Dawaj. I upadł. Na tricep się włóczył. Tak? Och, no. Barki spoko. Spoko, 12, fajnie. Żeś piąteczkę, nie? Tak. Ale zdjąłem te twoje. Może zejdź właśnie, to będzie idealnie. No zdaję, no i tak właśnie zrobię taką dłuższą, nie? No, to barki. Zaprosili. Powietrza brakuje, co? Kurwa, to mnie ta głowa tu boli nie bez przyczyny. Ostatni trening robię. Jeszcze jedna. Dobra. Chodź, zrobimy te wznosy sobie i zrobimy na koniec, albo dawaj teraz zrobimy raz pauza, bo czuję, że jak już więcej no, tego, bo to już, będzie już nie zrobimy. Zrobimy raz pauza i takie barki bok już sobie dobijemy, tak wiesz. Zajebiście. Nie? No. Znaczy, jaki tu jest zakres. No, widać, jak to super pracuje ci klata, no. Dawaj. 12? Tak. Ale chyba na tą drugą muszę zmniejszyć, wiesz? Ale co, to jak ty robiłeś rest pause na takiej zasadzie, jak ty powiedziałeś, to szacun. Dlatego tak urosłeś chyba. Tak to jest. Mają rozpisane dokładnie, a i tak robią po swojemu. Ja to zawsze robiłem, wiesz, tak, że upadałem na maksa. No ale teraz też upadłeś na maksa. No teraz dołożyłem ciężar mocny, nie? Oh fuck, ale boli już.
Teraz powiedział robić ile? 20 sekund? Nie, już jest koniec. Już koniec, reszta jest. Co, tylko dwie tak. Robić? Spoko, ja nawet trzecią robiłem. Ja, no ale te... Tak do upadku ja wiem. No. Zależy, to są bardzo różne te reszty. Ale czuć to mocno, ja pierdzielę. Fajnie. Fajna maszyna bardzo. Dobrze. Dawaj. Mocno. Dawaj. Dawaj. Kurwa. Kurwa. Bez dupy, bez ciężaru, powiem ci konkretnego. Zajebiście. Pana zmiana. Takie zwykłe jakieś dwunastki, czy ile? O, co? Na ile ruchów? No, zróbmy, ale to już nie upadamy w ogóle. Dobra. Już zero upadku dziś. Staraj się nie lecieć tak, po prostu sobie stanie. Wysuń się trochę nawet nogami, lecz nie, poczujesz lepiej. O. O. U ciebie trzeba tutaj popracować, bo ty masz taki ogromny... Przekręć, nawet nie do kamery, wpływ to nagranie. O, jeszcze bardziej, przekręć tak, tą stronę bardziej. Tak o? Tu, żeby to szło bardziej pierwszy. Tak? Mhm. Bo ty tutaj masz troszeczkę, tu masz tak nakurwiony bark, o. Że tutaj trzeba teraz go jeszcze wypełnić. O! Mniej przed siebie. U ciebie. O! O! Nie wiem, czy do nagrania, ale jak skończymy, no. To pójdziesz mi pokazać, co? Popozować, nie? Popozujesz no. Trochę. To nie było. Jak się chcesz pokazać twoim fanom, to twoi fani, to proszę bardzo, fani. No, może coś tam, światło? Nie no, jak chcesz. O. Twoje to jest. I tu serii? Dwie, ja bym chciał coś zrobić, jakieś dobre zdjęcie, bo chcę was pokazać trochę, no. Co tam się stanie. Ile tutaj serii? Trzy zrobimy. Trzy. Dobra, jesteśmy już po treningu klaty, jak widzieliście, było dość mocno. A teraz takie szybkie trzy pytania, to będzie taki standard mojej serii. Szybkie strzały. Boję się. Top 3 ulubionych zawodników sportów sylwetkowych. Ten Hendrickson i Diogo. Spoko, chcesz się jakoś pokrótku rozwinąć, czy po prostu takie szybkie trzy strzały? Szybkie trzy strzały uważam, nie? Może bym się zastanowił, poszłoby więcej. Okay. Ale lubię sylwetki tych zawodników i etykę pracy. Rozumiem, bardzo fajna odpowiedź. Top 3 miejsca na wakacje po zawodach. Nowe miejsca, czy w których już byłem? Albo w których byłeś, albo które byś polecił, albo gdzie byś chciał być. Obojętnie, możesz wybrać. Pełna dowolność. Meksyk, Tajlandia, Dominikana. Dominikana. Moc takie dłuższe kierunki, po prostu to są wakacje, które są zupełnie inne niż europejskie. To jest inny świat i to jest coś pięknego. Dobra, i ostatnie pytanie. Top 3 ulubione jedzonko po zawodach, niech będzie. Sushi. Burger, pad thai. Ale pad thai tylko w jednym miejscu. Nie będę promował, ale jest genialny. Dobra, wszystko jasne. Wiemy, jakie piwa ty lubisz. Lubię takie zabawy, pamięci. Możemy iść dalej. Możemy iść dalej. Dobra, to ostatnie pytanie. Top 3 sportowców, ale spoza branży fitness. McGregor, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo. Musisz pytać dlaczego. Wiem, co ich łączy w generalnie. Mentalność. Tak jest. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, było dużo treningu, dużo gadki. Mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyciągnęliście. I co? Oski, bardzo dziękuję Ci za trening. Dzięki Wojty. Oczekujcie kolejnych odcinków Łapa Udymara. Do zobaczenia. Dzięki za zaproszenie. Pozdro. Pozdro.